Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No każdy normalny się zastanawia, dlaczego połowa Polaków w Ameryce głosowała za komunistą Bidenem. No i to jest ciekawe pytanie. Dlaczego połowa Polaków głosowała za komunistą Bidenem? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No ale jak już głosowali, no to każdy normalny posłuchał o takich historiach, jak na przykład taka, że grupa farmerów, grupa rolników z tych środkowo-zachodnich stanów w Ameryce oskarżyła rząd federalny w zeszły czwartek, dlatego że oni nie mogą partycypować w ramach planu federalnego COVID-19. COVID-19, cały ten plan, no to jest kilka trylionów dolarów rozdawnictwa. No i to rozdawnictwo okazuje się, że jest dla wszystkich, tylko że nie dla białych. Białym w zasadzie i psom wstęp wzbroniony. No to także kiedyś było jakoś podobnie, a dzisiaj jest białym im psom. Nie, nawet psów chyba wpuszczają. Psy w zasadzie mają lepiej niż dzieci w Ameryce, w niektórych kręgach w każdym bądź razie. Grupa rolników z paru stanów, ze stanu Wisconsin, ze stanu Minnesota, ze stanu południowej Dakoty, no i ze stanu Ohio. Cała ta sprawa jest założona i zakłada, oskarża administrację Bidena, że Biden w ramach COVID-19, w zasadzie uruchomienia ekonomii, czy ożywienia ekonomii, no ale też czyste rozdawnictwo. 4 miliardy dolarów, czyli to jest 4,9 zer. Jeżeli popatrzeć tak, to wychodzi, że każdy Amerykanin będzie musiał zapłacić $12 w ramach tego rozdawnictwa. No, ale w zasadzie 120 milionów ludzi pracuje w Ameryce albo płaci podatki, no to każdy płacący podatki będzie musiał zapłacić $40 właśnie za tego rodzaju rozdawnictwo. No i co to robi? No, Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało, że podatki zapłacą niespłacone pożyczki, które były brane przez farmerów i rancherów, którzy są czarni, przez rolników, którzy są amerykańskimi Indianami, hiszpańskojęzyczni, są Eskimosami z Alaski, są Amerykanami z pochodzenia azjatyckiego, czy pochodzenia z Pacyfiku, z wysp na Pacyfiku, ale nie biali. Białym się nie należy. No i oskarżenie jest takie, że w zasadzie, jeżeli biali są wyłączeni z całej tej grupy, no to jest, to narusza konstytucyjne prawa, tak? No bo jeżeli wszyscy są równi, a część ludzi jest równiejsza, no albo część ludzi nie jest równa jak reszta równych, no to coś jest nie tak, tak? Wszyscy, jeżeli wszyscy by byli, Ministerstwo Rolnictwa by w zasadzie spłaciło te pożyczki, no to rolnicy, włącznie również biali, mogliby inwestować, mogliby kupować jakieś następną ziemię, mogliby rozszerzać swoją farmę, mogliby kupić więcej sprzętu, no i w zasadzie podtrzymywać swoją rodzinę i całą swoją tą wieś czy miasteczko. No ale białym jest to odmówione. Kolorowi wszyscy poza białymi dostaną to. No i dlatego że biali, którzy składali, oni nawet nie mogą złożyć podania o to, żeby dostać spłacenie tej pożyczki z tego powodu, że wpisują rasa biała. Odrzut jest. Także to konstytucja się kłania w pas, no ale część ludzi po prostu uważa, że to jest sprawiedliwość.
Ministerstwo Rolnictwa w zeszłym tygodniu wydał takie oświadczenie, powiedział, że sprawdzi całą tą sytuację z Ministerstwem Sprawiedliwości, no ale w międzyczasie będzie dawał i oferował pożyczki dla mniejszości kolorowych. Cała ta grupa adwokatów z Wisconsin wypełniła cały ten, poszła do sądu w Green Bay. Także Ministerstwo Rolnictwa troszeczkę się zaczyna tłumaczyć. Sprawa żąda tego, żeby Ministerstwo Rolnictwa w zasadzie przestało używać rasy, klasyfikacji rasowej do tego, komu można poprawić tą pożyczkę, która można zmienić oprocentowanie, komu można spłacić tą pożyczkę w ramach tych 4 miliardów dolarów. No i również żąda spłacenia kosztów własnych oczywiście, no i jakieś takie kary uboczne. Mniejszości rolnicze, kolorowe przez dziesiątki lat mówiły, że nie dostawały pożyczek, no i że jakoś ich tam Ministerstwo Rolnictwa nie traktuje prawidłowo. Za Obamy, no oczywiście musiało być to za Obamy w 1992 roku i w 2010. Oni dostali ciężkie setki milionów dolarów. Ale to mówią, że się nic nie poprawiło. Na dzień dzisiejszy. Za Trumpa 2% pożyczek dla rolników było dla czarnych i dla kolorowych. No trzeba pamiętać, że rolników kolorowych w Ameryce jest 1%, także nawet jeżeli 2% pożyczek było dla kolorowych i czarnych rolników, no to i tak było więcej, dwa razy więcej niż tych właścicieli. Także w zasadzie no to nie ma jakiegoś rasizmu w tym wszystkim, to jest chyba bardziej jakaś większa pomoc. Minister rolnictwa Tom Vilsack, on był za Obamy, no i później teraz Biden go wrócił z powrotem, no bo to jest taki Biden, no to w zasadzie jest Obama 2, tak, to taki bumerang, no i ten sekretarz, minister rolnictwa oczywiście wraca z powrotem, robi to samo, co robił za Obamy. I w zeszłym miesiącu właśnie mówił, będzie kolosalna pomoc dla kolorowych, dlatego że jest systemowy rasizm, systemowa dyskryminacja, że całe jest te cykle pożyczek i że czarni nie są w stanie się z tego wyrwać. Powiedział też, że wypali i wyruguje rasizm, systemowy rasizm z Ministerstwa Rolnictwa. Także to w ten sposób to się odbywa. Wszystkie te grupy bojowników o sprawiedliwość społeczną mają w nosie białych i mówią, że to jest najwyższy czas, żeby pomagać kolorowym. Nie zwracają uwagi na konstytucję, nie zwracają uwagi na prawo i porządek. No tak, że jeżeli głosowaliście na Obamę, jeżeli głosowaliście na Bidena, jeżeli głosowaliście na Clintonową, no to tak to w ten sposób się odbywa. Tak, to jest gorzej niż rasizm, to jest po prostu zemsta. No jeżeli jest zemsta w kraju, no to już nie ma państwa prawa, tylko jest państwo człowieka. No i wtedy, jeżeli jest państwo człowieka, no to są ludzie, którzy ukrzyżowali Chrystusa, są ludzie, którzy palili czarownice, są ludzie, którzy wysyłali innych na gułagi, są ludzie, którzy zabijali popiełuszko czy wsadzali do więzienia Wojtyłę. Także no były
Zawsze, zawsze są ludzie tego pokroju, lewacy, tak? Następna sprawa, jeżeli głosowaliście na Obamę, no to na Bidena, no to tu jest książka, tak? To jest dr Seuss, to jest książka zakazana. Na dzień dzisiejszy w zasadzie no nie jest zakazana, jest tłumaczona na dziesiątki języków światowych, ale dr Seuss, no w zasadzie tam doczepili się do niego, że on opisywał w tych książeczkach żółtych ze skośnymi oczami, że tam troszeczkę naśmiewał się z czarnych, naśmiewał się z brązowych, no ale on się naśmiewał w zasadzie wszystko humorystycznie ze wszystkich, tak? Piękne dla dzieci. Dzieci uwielbiali te książeczki, ale grupa, która jest, ma prawa autorskie, powiedziała, że w zasadzie pewnych książek nie będzie publikować. No w średniowieczu spalano książki. Hitler też spalał książki. W komunistycznej Ameryce po prostu kompania, która miała zarabiać pieniądze na drukowaniu tych książek, mówi, że w zasadzie poświęci pieniądze, no i nie będzie drukowała. No I kto wychodzi? No lewactwo wychodzi, mordy piłuje, krzyczy, wyzywa, szantażuje, szczuje. No i ludzie się poddają. I jest ta antykultura kasowania, antykultura niszczenia, jednostronne społeczeństwo. Nie ma demokracji. Po prostu malutka grupka bojówek komunistycznych jest w stanie zastraszyć i zaszczuć dziesiątki milionów ludzi. Jest w stanie zastraszyć korporacje, zastraszyć sądy najwyższe. No tak jak widać teraz ten sąd, wyrok na George'a Floyda. Bali się, że Ameryka spłonie, no i go skazali. Sąd najwyższy się bał odezwać. Ministerstwo Sprawiedliwości miało w zanadrzu w zasadzie plan taki, żeby zaaresztować tego policjanta, jeżeli byłby uniewinniony. Także to jest KGB. To jest KGB, to jest Urząd Bezpieczeństwa. Na naszych oczach po prostu Ameryka się rozkłada. Zamienia się błyskawicznie w Republikę Bananową, w Republikę Komisarzy Ludowych, w Republikę Führerów jakiś. No to nie będzie jeszcze obozów koncentracyjnych, no ale to trudno powiedzieć, kiedy się zaczną, tak? Jest po prostu terror, zaczyna się terror. W Kanadzie aresztowali, inny filmik zrobiłem, aresztowali, skonfiskowali wino mszalne. Pawłowskiego też tam, tego Artura, pogonili. Na wszystkich frontach po prostu się rozmnaża ten jednopartyjny zamordyzm, komunizm i ściganie. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, republikanów. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Przekaz dla socjalistów. Patrzcie się, co robicie. Patrzcie się, do czego się przyczyniliście. Doktor Seuss jest zabroniony. Biali farmerzy nie dostaną pożyczek. Pożyczki, ich pożyczki nie będą zlikwidowane. Jeżeli uważacie, że to jest sprawiedliwe, to nie jest normalne. Jeżeli wasza nienawiść do Trumpa była większa niż miłość do Ameryki, no to teraz zabiliście Amerykę. Zabijacie Amerykę, niszczycie normalną Amerykę. Zdrowia dla normalnych.